Chwała Bogu. Widzimy tu kolejne słowa, które mamy zapisane po to, aby zobaczyć te ważne sprawy. Ale wiecie, kiedy tak zastanawiałem się nad tym też, co było czytane. Wiecie, to tak można zobaczyć w tym też taką wolność, która była w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Nasz Pan Jezus Chrystus chodził po tej ziemi wolny. Wiecie, On trudne zadanie miał do wykonania, bardzo trudne zadanie miał do wykonania. Nikt nie był w stanie go wykonać wcześniej. Nasz Pan Jezus Chrystus, przychodząc na tą ziemię, pokazał nam, jak wygląda społeczność z Ojcem, jak wygląda społeczność ze wspaniałym Bogiem, Stworzycielem nas i wszystkiego, co nas otacza. I nasz Pan Jezus Chrystus był doskonale wdzięczny, On był doskonale wolny. Nasz Pan Jezus Chrystus doskonale przechodził przez te wszelkie doświadczenia i wiecie, najlepiej, kiedy możemy patrzeć na naszego Pana Jezusa Chrystusa i czerpać z Niego wzór do naśladowania, bo to słowo mówi właśnie też o tym, jacy powinniśmy być, ale w Chrystusie, jacy powinniśmy być dzięki Jezusowi Chrystusowi. I widzimy, tak jak było też tutaj wspomniane, wróg za wszelką cenę, myślę, każdego dnia, każdej chwili wytacza wielkie armaty w naszą stronę po to, aby nas zrobić marudami, narzekaczami, aby zrobić z nas takich ludzi niezadowolonych, wiecznie coś brakujących im. Wróg za wszelką cenę nad tym pracuje, myślę, nad każdym z nas. I to pokazuje, a to tego brata, a to tą siostrę ci będzie pokazywał. Za każdym razem coś ci będzie pokazywał, żebyś w końcu zaczął narzekać, żebyś w końcu zaczął być człowiekiem zgorzkniałym, niewdzięcznym, nie człowiekiem zadowolonym, nie człowiekiem szczęśliwym, wiecie. A nasz Pan Jezus Chrystus, pomimo tego, wiecie, tak wracam do naszego Pana, bo otaczali Go różni kombinatorzy, naprawdę. Otaczali naszego Pana różni ludzie, którzy kombinowali bardzo mocno, jak Go tu podejść, to, a to z tej, a to z innej strony. Z różnej strony próbowali Go zniechęcić za wszelką cenę. Sam diabeł był tak mocno zaangażowany w to, żeby zniechęcić naszego Pana, żeby nasz Pan w końcu się w jakiś sposób z ciała zareagował. On chodził cały czas wdzięczny. On chodził bez ustanku w wolności. Wiecie, jakie to jest piękne, że tutaj nasz brat Paweł mówi właśnie o tym, tak jak tu czytam od tego 12 wersetu. I zaraz w tym 13 wersecie nasz brat Paweł mówi tak wyraźnie, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu. Jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu. Ja myślę, że gdyby tak szczerze każdy wyszedł do takiego oświadczenia, to by wiele osób mogło powiedzieć, że ma dużo powodów do skargi przeciw drugiemu. Bardzo wiele osób by mogło pisać. Nawet często by ludzie mogli więcej pisać na temat tych skarg i zażaleń niż w sprawach tego, za co dziękować, za co człowiek jest wdzięczny. Ale gdyby czy można było tak pisać taką listę, takiej skargi, zażaleń, to ludzie by mieli bardzo dużą tą listę. I chwała Bogu za to, że przyszedł Ten, który może nas uwolnić od tego, żeby nie skupić się na tym, ale skupić się na tym, co jest w Nim, co jest w Jezusie Chrystusie. I tutaj Słowo Boże mówi do mnie i do Ciebie, że jeśli masz ten powód do skargi, jeśli masz powód, a lub możesz mieć dużo powodów do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił Wam, tak i Wy. I temat się kończy. Człowiek od razu jest wolny. Wiecie, Pan przyniósł nam wolność. Chwała Bogu za to. Pan przyniósł nam wolność właśnie, żebym ja nie musiał w tym chodzić, żebyś Ty nie musiał w tym chodzić. Ale to jest właśnie pytanie do mnie i do Ciebie. Czy będziesz z tego korzystał? Czy ja będę z tego korzystał? Czy jednak się zaangażuję w to, żeby w tych skargach i zażaleniach chodzić? Żeby być zgorzkniałym przez to, żeby być udręczonym przez to, żeby ten ciężar mnie dobijał? Żebym ja się tym zajmował? Czy jednak skorzystam z tego wielkiego skarbu, który dał mi mój Pan Jezus Chrystus, który mówi do mnie dzisiaj, do Ciebie, że jeśli masz taki powód do skargi przeciw komukolwiek, jak Chrystus odpuścił Tobie, tak i Ty odpuść. I
i stajesz się wolnym człowiekiem. Od razu automatycznie stajesz się wolnym człowiekiem. Chwała Bogu za tą wolność w Jezusie, naszym Panu i Zbawicielu. Chwała Bogu za to, że Jezus po tej ziemi chodził wolny. On chodził wolny, nie dawał się niczym zniewolić, wiecie. On nie dał się zaangażować w te wszystkie ludzkie kombinacje i chwała Bogu za to. Wiecie, tyle podchodów, kiedy można czytać o naszym Panu w Ewangelii, tyle podchodów było ludzi, którzy kombinowali zaangażować Go, a to w tą intrygę, a to w taką intrygę, a nasz Pan dalej chodził wolny. Ale wiecie, tak kiedy zastanawiałem się nad tymi właśnie wersetami, to widać taki wyraźny przekaz. Wyraźny przekaz, który było widać w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Że On nie ustępował ani na krok. Ani na krok. List do Efezjan. Czwarty rozdział. Tu w tym czwartym rozdziale chciałbym przeczytać werset 32 werset. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Tak jak ty skorzystałeś z tego, tak odpuszczaj też drugiemu. I dawaj szansę, wiecie, tylko Pan może to uczynić we mnie i w tobie. Bo nieraz wiemy, znamy to. Ja to znam i ty to znasz, bracie i siostro. Kiedy przychodzi ktoś i zaczyna cię dotykać jego zachowanie, zaczyna cię męczyć, można powiedzieć tak. Jeżeli nie znajdziesz odpocznienia w Panu, to człowiek zgorzknieje. Człowiek przestanie być wdzięcznym Bogu. Człowiek zajmie się tym kimś, tą sprawą, tym czymś, co by to nie było. A już nie będzie wdzięczny Bogu. Jak to szybko truje relacje, właśnie tą wdzięczność Bogu za to, co On uczynił. A dał nam wolność w Jezusie Chrystusie. Dał nam wolność. I wiecie, tu tak pięknie jest właśnie to przekazane, ten przekaz, że odpuszczajcie sobie nawzajem. A ponad to wszystko przyobleccie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. Wcześniej czytamy o tym, abyśmy przyoblekli się we współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, żeby przyoblec się w to. I wiecie, tak pięknie widać właśnie to, co było w naszym Panu Jezusie Chrystusie, że możesz na tej ziemi być osobą współczującą, możesz być na tej ziemi osobą dobrą, możesz być na tej ziemi osobą pokorną, łagodną, cierpliwą, możesz być osobą, która znosi drugiego, który daje szansę drugiemu, w której sercu rządzi pokój Chrystusowy. I też gdy przechodzimy tutaj do tego ważnego tematu, że masz to wszystko, ale też będziesz osobą, tak jak tu jest napisane w tym 16 wersecie, Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie, we wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. Że dochodzi też do tego punktu napominania, nauczania, że będziecie się przesuwać dalej, będziecie szli dalej. I tak samo widać to w naszym Panu Jezusie Chrystusie, który chodził tutaj. Dużo. On miał doskonale wszystkie te cechy. Doskonale te wszystkie cechy. Ale widzimy, jak on posuwał się dalej z uczniami, przechodząc do kolejnych etapów, do kolejnych tematów, do kolejnych spraw, do kolejnych nauk, do kolejnych napomnień, żeby człowiek się oczyszczał, żeby człowiek robił postępy. I ja widzę tutaj w tym urywku Słowa Bożego, że możesz być człowiekiem wolnym, że ja mogę być tym człowiekiem wolnym, który będzie umiał znosić drugiego człowieka, który będzie umiał dawać mu szansę, który będzie umiał być wdzięczny, który będzie umiał być współczujący, łagodny i tak dalej, i tak dalej. Ale też będziesz swoim życiem, swoimi słowami napominał, dając szansę, tak jak nasz Pan dał nam szansę. On mówił do nas słowa życia, do mnie i do ciebie. Nasz Pan Jezus Chrystus mówił słowa życia, słowa, tak ważne słowa dla mnie i dla ciebie, dla ludzkości tak ważne słowa, że jeśli nie zrobisz tego, zginiesz. A jeśli zaufasz mi, uratujesz się. Dlatego chwała Bogu za wolność, którą dostaliśmy w Jezusie Chrystusie i za to, że On nam pokazał.
pokazał, że możesz być takim człowiekiem, ale też nie będziesz zgadzał się na to, bo wiecie, dzisiejszy czas, w którym żyjemy, tak jeszcze tylko chcę na koniec powiedzieć, czas, w którym żyjemy, to jest czas, w którym za wszelką cenę diabłu zależy na tym, żeby ludzie wierzący zaakceptowali grzech w Kościele. Żeby zaakceptowali grzech między sobą. Żeby w pewnym momencie doszli do takiego podejścia, że ty nie dotykaj mnie, ja nie dotykam ciebie, ja sobie żyję w swoim grzechu, ty sobie żyj w swoim grzechu i tak sobie będziemy żyć. Diabeł za wszelką cenę chce to pokazać, a wręcz dla tych ludzi, którzy gdzieś dotykają tematów czystości, świętości, jakże szybko wychodzi ze swoimi armatami, mówiąc, ty miłości nie masz, się czepiasz w tym temacie i w tym temacie. I ile razy ludzie, którzy od Boga napominali innych, usłyszeli właśnie te słowa. Bo to jest właśnie taki czas, bracie i siostry. My w takim czasie żyjemy, kiedy diabeł za wszelką cenę chce, żeby grzech był zaakceptowany w Kościele. A tutaj Boże Słowo mówi wyraźnie o tym, że ty będziesz człowiekiem miłującym, ty będziesz człowiekiem współczującym, dobrym, łagodnym, cierpliwym, radosnym, wdzięcznym człowiekiem, ale jednocześnie nie będziesz odpuszczał też tematu nauki, posuwania się dalej, napominania tego, że rzeczy, jeżeli coś jest złe, to jest złe. Dajemy sobie szansę, bo Bóg dał nam szansę, ale my musimy iść naprzód, ja muszę iść naprzód i ty musisz iść naprzód, oczyszczając się, bo jeśli tego nie będziemy robić, to zginiemy. Nawet można dojść do momentu, kiedy w cudzysłowie wszyscy by sobie mijali wszystkie sprawy, ale jeśli my dalej będziemy, to będzie wszystko jakby powodować to, że my dalej będziemy żyć w grzechu, to co, na co nam to pomoże, że my będziemy mijać, że będziemy znosić się. To nie będzie nic dobrego, ale jeśli te wszystkie tematy, te znoszenie, te okazywanie właśnie czasu, dawanie czasu służy ku temu, że człowiek się oczyszcza, coraz bardziej się oczyszcza, coraz bardziej jest na obraz Jezusa Chrystusa, to ma sens. Bo jeśli to nie ma tego kierunku, nie ma tego posuwania się dalej, to nie ma wtedy sensu. To nie ma wtedy sensu. Dlatego niech Pan Jezus pomoże mi i Tobie, bracie i siostro, mieć właśnie być takim uczniem Chrystusa właśnie. Bo ten, który należy do Jezusa Chrystusa, to będzie jak jego mistrz. I będzie przesuwał się dalej i będzie dalej szedł w tym temacie. Dlatego niech Pan Jezus pomoże mi i Tobie, bracie i siostro, żeby być takim prawdziwym. Wiecie, taka gdzieś zachęta też i dla mnie z tego urywku Słowa Bożego. Właśnie, że możesz być prawdziwy. Że możesz być prawdziwy, że nie musisz się w to angażować. Ale prawdę ja i Ty mamy obowiązek przekazywać dalej. I przede wszystkim mamy obowiązek też według tej prawdy żyć i samemu też oczyszczać się z tego wszystkiego i poddawać się Panu. Amen. Amen.